Myślę, że ta druga połowa pokazała, że w piłkę grać potrafimy. Gdzieś tam potrafiliśmy wymienić większą liczbę podań, nawet na połowie przeciwnika. No, natomiast dalej mamy problemy gdzieś tam pod polem karnym, żeby dojść do tych sytuacji podbramkowych. Gieksa w zasadzie się cofnęła, ale też to było spowodowane tym, że potrafiliśmy gdzieś tam zaraz po stracie doskoczyć wysoko, wybijali te piłki, odbieraliśmy. No ale no nic, no, znowu przegrana, niestety no, bardzo nas to boli, bo po raz kolejny gdzieś tam przeciwnik naprawdę w zasięgu, myślę, kwestia tego, żebyśmy my to pierwsi bramkę zdobyli ten mecz, myślę, ułożyłby się inaczej, no ale cóż, no, niestety nie udało się. Tak, no zmieniliśmy później w drugiej połowie system gry, na 4-4-2 graliśmy skrzydłami. No myślę, że miało to na celu też właśnie, żebyśmy po prostu przedostali się pod pole karne przeciwnika dośrodkowaniem, bo w tym systemie, w którym graliśmy w pierwszej połowie, raczej mieliśmy mieć przewagę w środku boiska. To funkcjonowało to myślę, że dobrze, bo te sytuacje z boku w bocznych sektorach były, przewaga była, natomiast no tak jak powiedziałem wcześniej, no w dalszym ciągu gdzieś tam brakowało, nie wiem, dokładnego dośrodkowania albo troszeczkę spokoju, albo troszeczkę szczęścia, żeby ta piłka nam spadła pod nogi, a nie przeciwnikowi. No tak, wiedzieliśmy już, że niestety nawet matematycznych szans nie ma na to, żeby się utrzymać. Została walka o honor, o to, żeby się dobrze, godnie pożegnać z tą ligą. Wiadomo, no nie jest to nic przyjemnego, prawda? Takie przeżycie, gdzie już wiadomo, że na 3 kolejki przed końcem wiemy, że się niestety nie utrzymamy. Runda ciężko, myślę, że nie mnie to jest ocenić też. Na pewno trener powinien gdzieś tam podsumować to wszystko. Brakowało nam, myślę, szczęścia w tych meczach, gdzie były wyniki na pograniczu, czy 0-0, czy porażki 1-0, bo mogło to równie dobrze się zakończyć w drugą stronę. Kto był na meczach, kto widział te mecze, to wie. Natomiast wyniki poszły w świat i wyniki niestety wskazują na to, że, no, że nie byliśmy w stanie nawiązać gdzieś tutaj tej walki o utrzymanie w końcówce sezonu. Może też to z tego wynikać, wiadomo, no jeżeli się przegrywa mecz, a satysfakcjonuje nas tylko zwycięstwo, no trzeba się otworzyć, co powoduje, że później przeciwnik ma więcej miejsca, tak, gdzieś tam czy zgra z kontrataku. Myślę, że no w takich meczach na przykład z Chojnicami, no też masę szczęścia pod bramką, gdzie na przykład z rzutu wolnego piłka po mojej głowie trafia za kołnierz. Dzisiaj to samo. Piłka po rykoszecie trafia za kołnierz. No my takich bramek nie strzelamy, nie mamy tych takich sytuacji, że powiedzmy gdzieś tam szczęśliwie piłka się odbija, jak dzisiaj był rzut wolny, to nam piłka trafiała w poprzeczkę. No brakuje, mówię, no może troszeczkę szczęścia. Wiadomo, no są sytuacje niewykorzystane, przeciwnik też dochodzi do sytuacji i akurat im wpada. Ta ilość bramek, no nie wiem skąd to wynika, ale no, na pewno też no, po części szczęście przeciwników, po części też nasza otwarta gra, gdzie pierwsi tracimy bramkę niestety. Boli też to, że nie strzelamy tak tych bramek, no bo gdzieś w trzech ostatnich meczach nie udało się strzelić żadnej bramki.